takiego miejsca jeszcze wstępu do vloga nie robiłem, ale dziś przed nami kolejna kolejka w Plus Lidze. Tym razem już czwarta i czwarty materiał z meczu. Dziś do Nysy przyjechał Indykpol AZS Olsztyn. Indykpol, który do tej pory w tym sezonie wygrał jedno spotkanie z Aluronem CMC Warto Zawiercie. Natomiast gospodarze z Nysy w tym sezonie jeszcze meczu nie wygrali. Ale zespół z Nysy podchodzi optymistycznie do tego spotkania, bowiem w poprzednie spotkania tutaj w hali Nysa, od kiedy Stal Nysa wróciła do PSG, do Plus Ligi, jeszcze nie przegrała z Olsztynianiami. Każdy mecz to zwycięstwo. Najsi kibice w pamięci mają bój o siódme miejsce. Wtedy tutaj wielkie zwycięstwo Stali, potem zwycięstwo w Iławie, które sprawiło, że Stal zajęła w poprzednim sezonie siódme miejsce. Jak będzie dzisiaj, jak będzie teraz tutaj w hali Nysa? Przekonajcie się i obserwujcie ten materiał. Ja mam ogromną nadzieję, że to będzie kolejne niesamowite spotkanie, tym bardziej, że dzisiaj chyba w Nysie pierwszy raz mecz w prime time telewizyjnym, czyli o godzinie 14.45 w sobotę. Niemożliwe, nie istnieje, tak, chyba tak, więc tak chyba można powiedzieć o tym, że Polsat w końcu dał mecz o 14.45. Dominacja, ależ zabawa, ależ pewne zwycięstwo PSG Stali Nysa, 25-16. Chyba najlepszy set w tym sezonie i to bez dwóch zdań, tu w ogóle zgadzało się absolutnie wszystko. Asy serwisowe, piękne ataki, ładny blok również, a mi się najbardziej podobały starcia Alana z Gierżotem. Raz jeden łapał jednego na bloku, raz drugi łapał drugiego na bloku. No cóż, gramy dalej. Oby pocz, bo dla Stali, a Olsztyn musi się ogarnąć, bo pierwszy set dramatyczny w jej wykonaniu. Tragedia. Po bezstronnej pierwszej partii przyszła partia numer 2, w której były już większe emocje i w której triumfował AZS Olsztyn 25-23. W pewnym momencie ten mecz wyglądał jak spotkanie Alan kontra Nysa i z tej partii zwycięsko wychodzą goście z Olsztyna. Jak będzie dalej? Ciężko stwierdzić, aczkolwiek pewnie będą jeszcze duże emocje tutaj i jeszcze mam nadzieję wiele spotkań, może wiele setów w tym meczu, ale co będzie się okaże. Thank you.
radość i ta energia oznacza tylko jedno, że w tym meczu mamy już 2-1 i drużyna PSG Stalinesa prowadzi właśnie w takim stosunku z drużyną Indyk Polo AZS-u Olsztyn. Kolejny set, w którym Nysie w końcu żarło, a Olsztynowi żarło mniej. W trakcie seta trener Daniel Pliński dokonał zmiany. Wpuścił na boisko Wojtka Wodarczyka za Michała Gierżota, który już osłabł w tym spotkaniu, co o czym świadczyło chociażby dwie ostatnie akcje z seta numer 2. Gdzie tam Michał się zbytnio nie popisał, w trzecim secie Daniel Pliński to zauważył i wpuścił na boisko Wojtka Wodarczyka. Jakie wejście Wojtka? Oczywiście mogło być lepsze, no, pojawiły się nieskuteczne ataki, ale wydaje mi się, że bardziej uspokoił przyjęcie. I dzięki temu przyjęciu pewnie mamy taki wynik, jaki mamy, czyli 2-1. I gramy dalej. A więc ten mecz nie zakończy się tak szybko, jak tego oczekiwali kibice po pierwszym secie. Będzie tutaj tiebreak, bo jest 2-2. Indyk Pol wyrównuje, Indyk Pol wróci do gry. Dobre wejście przyjmującego Armoły i to w głównej mierze dzięki jego poprawie grze w przyjęcia i dobrej grze Karlicka w polu serwisowym. Drużyna Indyk Pol AZS-u Olsztyn doprowadza do wyrównania i sprawia, że w Nysie będziemy oglądać tiebreak. Kto wygra? Oglądajcie. Kolejne pięciosetowe spotkanie z udziałem PSG Stalinesa i kolejna porażka, już czwarta w tym sezonie, ale trzecia po tiebreaku.
dobre wejście w tiebreaka w wykonaniu Indyk Polo ZS Olsztyn, świetne serwy Molica Karlicka i potem trzymane prowadzenie przez cały przebieg seta i koniec końców Indyk Polo wygrywa 3-2 zasłużenie, bo pokazali i charakter, wyszli z tego meczu, gdzie mieli porządne kłopoty i dali radę zdobyć punkty w Nysie, czym przełamują złą pasce, bo od kiedy Stal Nysa wróciła do plus ligi, Indyk Polo ZS Olsztyn jeszcze tutaj meczu nie wygrał. Ale teraz to się zmienia, Indyk Polo wygrywa spotkanie i zdobywa 2 punkty. Jeśli film się podobał, to łapka w dół, łapka w górę i tyle. A ja lecę do domu. Pa!